Dobry wieczór, witam Państwa na dzisiejszym webinarze o fundamentach procesu grupowego. Ja się nazywam Ania Wuls, jestem koordynatorką programu Młodzi w Akcji i dzisiejszy webinar poprowadzi Agnieszka Jarmu i Greta Drozdziel-Papuga. Ale zanim jeszcze oddam im głos, chciałabym tak krótko powiedzieć o tym, że też dzisiaj z dzisiejszego spotkania będzie zrobiona notatka wizualna, więc wszyscy Państwo, którzy są dzisiaj z nami na webinarze, otrzymacie jutro rano taką notatkę w PDF-ie na maila. Mogą się Państwo teraz z nami tutaj przywitać, napisać, skąd Państwo są. Będzie nam bardzo miło. Ale jeszcze tak chciałabym też nadmienić, że jeżeli ktoś z Państwa jest nauczycielem, nauczycielką, to aktualnie rekrutujemy do 3 programów w naszym obszarze Angażuj Obywatelsko z CEO. Jest to program Młodzi w Akcji, który jest programem ogólnopolskim, gdzie uczniowie pracują nad tą projektu. Jest też projekt Poczytajmy, gdzie w szkolnych społecznościach są zakładane kluby czytelnicze i jest też również projekt Pozarządownik Szkolny 3.0, ale skierowany tylko do szkół podstawowych i ponadpodstawowych, ale tylko na terenie miasta stołecznego Warszawy. Więc gdyby ktoś z Państwa był zainteresowany, to serdecznie zapraszam. Ja za chwilkę też podam link do naszego Facebooka, gdzie można znaleźć informacje na temat aktualnych rekrutacji. Też chciałabym nadmienić, że dzisiejszy webinar jest trzecią częścią z pewnego cyklu webinaru o procesie grupowym. Za chwilkę też na czacie przekleję linki do pierwszej i drugiej części, tak żeby też Państwo mieli możliwość sobie nadrobić ewentualnie materiał, bo dzisiejszy webinar jest taką pewną częścią wyrwaną jakby z tego procesu. No dobrze, myślę, że mogę zostawić już tej dziewczynę same. Życzę Państwu udanego webinaru i Greta, Agnieszka, powodzenia. Dziękujemy. Dziękujemy. Witam Państwa. I mnie zacięło. Na początku kilka słów o nas. Ja do Państwa nadaję dzisiaj z Lublina. Na co dzień pracuję jako trenerka, przede wszystkim edukacji medialnej i edukacji obywatelskiej. Nie jestem nauczycielką. Co prawda skończyłam specjalizację nauczycielską, skończyłam filologię polską, ale w szkole nie zaczęłam uczyć. I też mówię o tym, dlatego że będziemy dzisiaj z Gretą opowiadać o tym, jak projekty uczniowskie w szkole mogą wyglądać i jakby z taką otwartością dla Państwa dzielenia się doświadczeniami, bo jakby my nie jesteśmy tutaj ekspertkami tego, jak praca w szkole wygląda. Jeżeli chodzi jeszcze o mnie, to od 9 lat w Lublinie jestem członkinią Fundacji Piąte Medium, która właśnie zajmuje się edukacją medialną i kulturalną i od tych 9 lat prowadzimy przeróżne warsztaty i działania nie tylko dla młodzieży, ale też dla seniorów i dla osób dorosłych. I w tej publikacji, o której będziemy dzisiaj z Gretą mówiły i o której wspomniała Ania, zajmowałam się komunikacją i to o niej troszeczkę Państwu będę chciała opowiedzieć. Dzięki, Aga. To jeszcze ja kilka słów o sobie. Nazywam się Greta Drozdziel-Papuga i od lat współpracuję ze szkołami, z nauczycielami, nauczycielkami, ale też dużo pracuję z dziećmi. Współpracuję z bibliotekami, z domami kultury jako animatorka kultury, więc działam na różnych płaszczyznach i uczestniczę w różnych procesach grupowych, opiekuję się nimi, animuję niektóre, piszę o nich, tak jak właśnie tutaj już dwukrotnie pojawiła się informacja o publikacji, o której będziemy jeszcze mówić, więc mam okazję też tak metodycznie dzielić się tym, jak się takim procesem grupowym opiekować,
i co tam występuje, co się dzieje z grupą. I teraz chciałam powiedzieć w kilku słowach o tym, o czym będziemy dzisiaj z Agnieszką mówiły. Nasze spotkanie przewidziane jest do, zaplanowane jest do godziny 19:30 i postaramy się w tym czasie przybliżyć i przedstawić takie fundamenty procesu grupowego, czyli będziemy mówiły o komunikacji w grupie, jakie ma znaczenie, jak przebiega. Opowiem, to będzie część Agnieszki, komunikacja, ja opowiem trochę więcej o emocjach, dlaczego są takie ważne, co nam mówią, dokąd mogą nas zaprowadzić, ale też no, poruszymy taki ważny, ważny temat, jakim jest motywacja głównie uczniów, ale też nasza do udziału w tym procesie grupowym, w którym pewnie już jesteście albo, albo nieraz będziecie. Mhm. I jeszcze tak tylko dopowiadając, to, to też jakby są to pewne fragmenty tego, tego, o czym będziemy mówiły, tego, co jest w publikacji, bo oczywiście o samej motywacji, o emocjach można by było mówić przez 8-10 godzin albo jeszcze dłużej, nazewnictwa, wszelkich opisów jest, teorii, jak domyślacie się, jest bardzo dużo. Więc my po prostu z Gretą wyciągnęłyśmy sobie jakieś takie smaczki, które dzisiaj chciałybyśmy Wam przedstawić. Tak, tak, takie smaczki, też starałyśmy się, żeby to były rzeczy praktyczne, ale takie rzeczy, które trochę pokazują, dlaczego te trzy fundamenty, trzy filary, komunikacja, emocje i motywacja są ważne, jak się łączą, przeplatają i dlaczego no, warto o nich pamiętać i warto je trochę rozpoznawać. Jeżeli chodzi o, o kilka zasad tego, jak będziemy dzisiaj pracować, to jeżeli będą Państwo mieli jakiekolwiek problemy, nie będą słyszeć, coś się nie będzie wyświetlało, to pamiętajcie, że cały czas towarzyszy nam osoba z Centrum Edukacji Obywatelskiej, jest to Daria, więc możecie śmiało pisać. Staramy się, zachęcamy Was do tego, żeby, żeby słuchać jak na, jakby słuchać uważnie, ale też z taką wrażliwością na to i otwartością dla siebie, że jesteście po wielu godzinach pracy najprawdopodobniej dzisiaj, więc też po prostu z, jakby z takim zaopiekowaniem się dla siebie. I tak jak wspomniałam wcześniej, bardzo zachęcamy Was do tego, żeby dzielić się swoim doświadczeniem. Też nieraz będziemy z Gretą pytały o to właśnie, jakie Wy macie pomysły na to, żeby dane rzeczy, jak na przykład motywacje, czy rozpoznawanie emocji, w jaki sposób Wy to robicie w swoich klasach, w swoich grupach. I też słuchamy, słuchania siebie, nie oceniania, no i przede wszystkim pytania, jak najwięcej pytań. Pamiętajcie, że nie ma żadnych pytań głupich, że jakby też przychodzimy tutaj z bardzo różnym doświadczeniem i myślę, że takie dzielenie się jest rzeczą chyba najbardziej cenną. I pierwszą rzeczą, do której Państwa chciałabym zaprosić, to kilka słów o tym, jak w ogóle wygląda jasna komunikacja, co w ogóle dzieje się z komunikacją, kiedy jest ona zaburzona. I chciałabym Was zaprosić do takiego na początku być może energizera, które posłuży też dalej do kilku słów omówienia. Poprosiłabym Państwa, żeby Państwo weszli w swoich przeglądarkach na stronę newpod.com/synap. Wysłałam Państwu teraz na czacie też adres, żeby można było sobie łatwo kliknąć. I
Ja już sobie też odpalam. I zaraz Państwu też udostępnię. Wyświetli się Państwu prośba o po prawej stronie poprosi Państwa o wpisanie kodu. I ten kod też już podaję. To będzie JA56N. Można to też 56N. Jeżeli dobrze pamiętam, to można też na telefonach brać udział. OK, już udostępniam ekran. OK, dobra. To jeszcze raz hasło JA56N. I na waszych przeglądarkach, waszych telefonach powinno się wyświetlić takie zdjęcie na samym początku. Widzę, że jest już. Jeszcze tak? Wcześniej może poprosić po prostu o imię, tak? Podanie imienia. Tak, przepraszam, tak. Rzeczywiście na samym początku poprosi o wpisanie imienia. No i tutaj po lewej stronie też wyświetla się liczba, ile już Państwa jest. Też zachęcam jakby też do patrzenia na to narzędzie tak z boku, bo może ono pomóc w wprowadzeniu zajęć, w aktywizowaniu uczniów. Mamy już 11 osób. Za chwileczkę, jak przejdę dalej, to poproszę Państwa o wybranie swojej postaci. I wtedy ja rozpocznę grę. I będzie ona polegała na tym, że będą się Państwu wyświetlały pytania. I waszym zadaniem jest zaznaczyć poprawną odpowiedź. Pytania będą związane ze słowami, z rozumieniem danych słów, co te słowa oznaczają. I to będą słowa zarówno młodzieżowe, jak i słowa, które być może wyszły już z użycia. Bądź słowa, które być może my używamy, a młodzież niekoniecznie. Dobrze, mamy 12 osób, więc zacznijmy. Dla tych osób, które się nie dołączyły do gry, nie zalogowały, to zachęcam też do oglądania tego, co dzieje się na ekranie u mnie. Bo to jest ten ekran, który widzi nauczyciel, widzi prowadzący. Te osoby, które grają, widzą na swoich monitorach troszeczkę inny obraz. No i tak jak wspomniałam, czekamy na uczestników, czyli wybieracie swoją postać. Mamy już Paulinę, mamy Agnieszkę. Mamy Gretę, która dołączyła. Świetne, podoba mi się. Mamy Ulę. Mamy tutaj w ogóle przeróżne postaci. Czekamy jeszcze na resztę uczestników. A pojawiła się jakaś niebieska postać. Gdyby Państwo chcieli w ogóle korzystać z narzędzia, to jest ono darmowe i pozwala na dużo więcej aktywności niż tą, którą ja teraz Państwu pokazuję. Także jeżeli Państwo nie znają, to zachęcam
bo pozwala właśnie na takie bardzo interaktywne przygotowywanie lekcji. Dobrze, mamy 9 osób. Damy jeszcze szansę komuś na dołączenie, a jeżeli nie, to kliknę start, żeby nie przedłużać. Dobra, klikam. O, dołączył 10 uczestnik. Może dla wszystkich, którzy nas oglądają, widzą ekran, ale nie są w grze, warto powiedzieć, co robimy. To znaczy, próbujemy rozszyfrować słowa w stylu Eluwinia, co oznacza, mamy do wyboru odpowiedź A, B, C i rozszyfrujemy takie chyba typowo młodzieżowe słowa. Tak, przepraszam, jakby rzeczywiście państwo widzą to, co ja w tym momencie, którzy nie grają. Tutaj po prawej stronie wyświetlają się nawet, za chwileczkę będzie widać, wyświetlają się te pytania, które państwo grający widzą. Nie wyświetlają się odpowiedzi, które można wybierać. No teraz mamy na przykład pytanie, co oznacza mamager. I dla osób jeszcze nie powiem, dopóki państwo grający zaznaczają. OK, już mogę powiedzieć. Mamager to mama wychowująca dziecko. To jest taka zabawa słowami, że jest mama i menadżer, więc jest to mamager. Też tutaj po prawej stronie widzicie te wszystkie postaci, które wspinają się na górę. To wspinanie się zależne jest po pierwsze od poprawnych odpowiedzi, po drugie od szybkości udzielania tych odpowiedzi. Tutaj kolejne pytanie, co oznacza bożyć się, i to akurat już nie jest młodzieżowe słowo, tylko słowo, które jest archaizmem. Słowo, które wyszło już z użycia. I co jeszcze? No tutaj też po prawej stronie widzą państwo upływający czas. Na odpowiedź jest 30 sekund i ten czas albo do końca, jak to się odlicza, albo jeżeli wszyscy odpowiedzą, to kończy się
szybciej. No i kolejne pytanie, które już ostatnie, na które czekamy na odpowiedź, to co oznacza charakternik? No i już mogę powiedzieć, że charakternik to czarodziej. No i mamy wyniki. Państwu, którzy grali, wyświetla się teraz podium i wyświetlają się postaci, na którym miejscu są. Ten charakternik bardzo mnie zaskoczył. Okej, dobra. Ja wracam do prezentacji. I no to było takie bardziej żartobliwe przejście do tego tematu, który chciałabym poruszyć tak szybciutko. Tak, rzeczywiście te polskie znaki czasami się nie wyświetlają. I jakby do czego ta gra? Wspominając jakby o jasnym komunikowaniu się, jakby szczególnie chciałabym Państwu zwrócić uwagę na to, że te jasne komunikaty są bardzo ważne na etapie formowania się grupy, czyli na tym pierwszym etapie, kiedy grupa się dopiero poznaje, kiedy określa cel, kiedy określa, jakich zadań będzie się podejmowała. I tutaj jakby szczególnie ważne jest to, żeby dopytywać uczniów, żeby też pamiętać, że te cele, one nie zawsze muszą być takie same jak cel grupy. Uczniowie, uczennice mogą przychodzić ze swoimi innymi celami niż cele całościowe. No i tutaj jest ważne to dopytywanie grupy, czy zasady są jasne, czy tak samo rozumieją kontrakt, czy tak samo rozumieją, co mają robić, jakich zadań w projekcie się podejmują. To jest taki ważny czas, żeby zadawać jakby przez cały projekt, ale żeby stosować pytania otwarte, żeby zachęcać uczniów, uczennice do tego, żeby to nie była odpowiedź tak, nie, czy rozumiesz, jakie jest twoje zadanie, czy jakby rozumiesz poszczególne punkty kontraktu, czy zgadzasz się na ten kontrakt, tylko właśnie zachęcanie ich do tego, żeby wypowiadali się. Też z taką pamiętaniem, jakby wrażliwością na to, że to jest dla nich ten taki moment bardzo stresujący, kiedy grupa się dopiero formuje, kiedy oni się dopiero poznają, więc jakby też te ich wypowiedzi mogą być kryjące ich, za którymi mogą się w jakiś sposób ukrywać. Nie zawsze one muszą być szczere. Jakby czasami może być im trudno coś wyrazić, więc też zachęcam Państwa do tego, żeby znajdować na to przeróżne sposoby. Może na przykład stosować też jakieś skrzynki, w które oni mogą wrzucać swoje pytania. Też jakby nie zawsze z jakimiś rzeczami chcemy się, zwłaszcza na początku, dzielić w grupie, kiedy ta grupa jest dla nas nieznana, kiedy nie mamy jeszcze do niej zaufania.
A drugą rzeczą, o której, którą chciałabym tak szybciutko poruszyć, bo widzę, że ten czas w ogóle tak nieubłagalnie mija, to chciałabym chwilę zapytać Państwa o komunikaty niewerbalne. I zachęcam Was teraz do tego, żebyście namalowali sobie szybciutko na kartkach tabelkę z tymi czterema kolumnami i przeczytam Państwu kilka komunikatów, właśnie komunikatów niewerbalnych, czyli komunikatów, które dajemy swoim ciałem, tonem głosu, a nawet swoim strojem, postawą ciała, więc jakby tych komunikatów niewerbalnych jest naprawdę bardzo dużo. No jakby odczytywanie ich też jest bardzo dużą umiejętnością, myślę, że uczymy się jej też przez całe życie. I w tych polach chciałabym, żeby zachęcić takie... Jest to trochę ćwiczenie zachęcające do refleksji. W pierwszej kolumnie po prostu zaznaczacie plus, minus, czy lubicie plusem, minusem, kiedy nie lubicie, że rozmówca stosuje jakiś komunikat niewerbalny, w drugim, czy to sprzyja. No i w trzecim właśnie do takiej refleksji, czy ja to robię, czy tego nie robię. I pierwszym komunikatem niech będzie rozglądanie się podczas rozmowy. I zachęcam też Państwa do tego, żeby dzielić się na czacie tego tym, jakby czy Państwo lubią, czy to jakoś sprzyja jakby nawiązywaniu komunikatu. Druga rzecz to wpatrywanie się w oczy. Trzecia rzecz to splatanie rąk. I czwarta rzecz to gestykulacja. Aga, powtórzysz trzecią rzecz, bo chcę to też na czacie napisać, rozglądanie się, wpatrywanie się w oczy, czy... Splatanie rąk. Splatanie. Splatanie rąk i czwarte, gestykulacja. Coś, co ja po prostu zawsze macham bardzo dużo rękoma. Pani Magda pisze, że zależy kiedy, w jakiej okoliczności. Tak, zależy od bardzo. Tak, jakby też zależy w ogóle od miejsca, w którym rozmawiam, o tej, w jakiej to jest przestrzeni. Nie lubię, kiedy ludzie się rozglądają. Pani Wiktoria pisze, ponieważ mam wrażenie, że nie skupiają się na wspólnej rozmowie. Ja też tutaj miałam taki przykład odnośnie korzystania właśnie z telefonu podczas rozmowy. Coś, co jakby teraz jest, tak mi się wydaje, bardzo nagminne. Też właśnie mówiąc o komunikatach niewerbalnych i nawiązując do tego też, co pani Magda napisała, że to zależy od bardzo wielu czynników i też zależy od tego, jak my pewne rzeczy rozumiemy, bo okazuje się, że jakby bardzo możemy je różnie rozumieć. I to rozumienie mowy ciała myślę, że szczególnie właśnie może pomóc w komunikowaniu się, odczytywania znaków
u tych uczniów, którzy są nieśmiali, którzy są wycofani, którzy też właśnie, tak jak wspomniałam, mają problemy z w ogóle wypowiadaniem się, z komunikowaniem, albo też z tymi uczniami, którzy po prostu nie potrafią nazywać tego, co czują, co przeżywają, bo być może jakby ich ciało rzeczywiście reaguje, ale nie wiedzą, dlaczego tak się dzieje, dlaczego ich kark jest spięty, dlaczego ich ręce są zaciśnięte. I jeszcze jedno takie szybkie dla Państwa ćwiczenie, to jak Państwo myślą, jak Państwo patrzą na te zdjęcie, to co dla Państwa oznaczają te ramiona skrzyżowane na piersi? Jak Państwo je odczytują? Pani Agnieszka pisze, że mam wywalone. Pani Wiktoria, że oznacza to osobę zamkniętą. Więc też myślę sobie, że taką osobę, która jakby nie chce się komunikować. Zobaczcie tutaj następne wypowiedzi, to strach, to oparcie na sobie, że piersza jest zamkniętą. Może być komuś zimno. No właśnie. No i zobaczcie, i tutaj jakby w ogóle, kiedy ta twarz jest uśmiechnięta, to jakby już w ogóle ten komunikat wydaje się zupełnie inny, ale super, super Pani Magda, że Pani to napisała, bo to też pojawiło się u mnie, że może być po prostu komuś zimno. Ale sami zobaczcie, ile przeróżnych odpowiedzi się pojawiło, czasami w ogóle skrajnie różnych. Dlatego też znowu wracam do tego pytania, do tego stosowania pytań otwartych, dopytywania, ponieważ być może coś nam się może wydawać, że uczeń, uczennica właśnie nie jest zaangażowany w działanie, to właśnie tak jak napisała Pani Wiktoria, że to może być osoba zamknięta, Pani Agnieszka, że po prostu uczeń, uczennica ma wywalone na ten projekt, a być może rzeczywiście on się po prostu boi, być może czuje niepokój, być może właśnie obejmowanie samego siebie, poczucie bezpieczeństwa, szuka oparcia w samym sobie. Właśnie, Pani Magda, warto zapytać po prostu o co chodzi. I okej. To może już to nie, ale to zdjęcie. Co dla Państwa, co Państwu mówi ta dziewczyna po prawej, po lewej stronie i po prawej stronie? I ja w ogóle dzisiaj, jak szukałam tych zdjęć i wczoraj i przyglądałam się im, to w ogóle takie moje pierwsze spojrzenie właśnie na to zdjęcie, gdzie ta dziewczyna trzyma nie kciuki, tylko Greta, pomóż mi. Palce, tak, jakby tak, żeby coś się udało. To będzie podchwytliwe pytanie, może to się jakoś nazywa, ale... Tak, to się na pewno, ale... Nie ufam sobie po tej grze, którą zaproponowałaś, nie rozumiem. No właśnie, patrząc na to zdjęcie, to ja w ogóle przechodziłam od bardzo różnego odczytywania tej twarzy, tej mimiki. Pani Agnieszka pisze, że na pierwszym obrażona, na drugim pełna nadziei, Pani Wiktoria, że na pierwszym zdjęciu zezłoszczona, na drugim zadowolona, kibicuje, trzyma kciuki, kibicuje sobie.
Udało się, wow. No właśnie, a ja w ogóle jak patrzyłam później na to zdjęcie, w którym dziewczyna zaciska te palce, kibicuje, to później też zaczęłam patrzeć na jej oczy, trochę takie zaciśnięte, trochę te usta nieuśmiechnięte, więc też jakby zaczęłam się zastanawiać, czy tam rzeczywiście o to chodzi. Pani Magdalena, wyzywam cię na pojedynek, to pierwsze zdjęcie. Magda, moja koleżanka po lewej, tak robi, fajnie, jeszcze te oczy zmrużone. No właśnie, i widzicie, jakby w ogóle te komunikaty tak bardzo trudne do odczytywania. Też tutaj całą listę tego, co dana rzecz może oznaczać, to, że pocieranie karku może być frustracją, gniewem, to, że zarumieniona twarz może być po prostu lękiem, wstydem, zakłopotaniem. Tych jakby gestów, tych rzeczy jest bardzo, bardzo dużo, ale tak jak jedna pani, chyba z pani Magdalena powiedziała, że po prostu warto dopytać o te emocje, które się kryją za poszczególnymi gestami, ale też oczywiście no jakby z tym takim próbą szukania, bo rzeczywiście, tak jak wspomniałam, nie zawsze młodzi ludzie, zresztą dorośli też, wiedzą dlaczego i co w ogóle się dzieje z ich emocjami w danym momencie. O emocjach dużo więcej, tak. Zdecydowanie wie Greta. Nie wiem, czy wiem więcej, wszyscy je mamy, wszyscy je odczuwamy, ale tak, Aga, zrobiłaś taki ładny link, bo rzeczywiście jesteśmy teraz tutaj przy tej sowie i wiemy, że i gestykulacja, i mimika twarzy, i wszystkie te niewerbalne ruchy zdradzają pewne emocje i często ciało mówi więcej niż ta odpowiedź właśnie na pytanie, o co chodzi, bo czasami nie wiemy po prostu, o co chodzi, a coś czujemy. I tak jest z tymi emocjami w procesie. One są bardzo różne. I myślę, że sami tak macie, ja tak mam, często jak jestem czy w jakimś procesie, czy właśnie przyglądam się jakiemuś procesowi, że i czuję, i widzę, że z czymś innym zaczynam, coś innego czuję na początku, coś innego przy działaniu, coś innego przy konflikcie, a coś innego jak czas się rozstawać. Więc te emocje i w nas buzują, i tak samo buzują w uczniach i w uczennicach. Ale bez względu na to, jakie są, czy są trudniejsze, bo jak wiem, nie ma złych emocji, ale mogą być trudniejsze do zaakceptowania i może nie zawsze wszystko chcemy tak intensywnie czuć, to są one nam jakby bardzo przydatne w procesie, bo tak jak Aga mówiła dużo o komunikacji, to właśnie emocje są takim drogowskazem do tego, co się dzieje w grupie. Są drogowskazem do potrzeb i do swoich potrzeb, jak się przyjrzymy swoim emocjom i złapiemy je na chwilę i zastanowimy się, ale o co właściwie chodzi. Tak samo za jakimś zachowaniem, za jakimiś emocjami stoją potrzeby, które często są bardzo tożsame z naszymi potrzebami. To może być potrzeba, nie wiem, wolnego czasu, odpoczynku, zrozumienia, zauważenia i tak dalej. Ale też emocje nas mobilizują i to będzie ta ostatnia część, jeżeli będziemy mówić o motywacji. Emocje, jeżeli jest dużo emocji pozytywnych w procesie, to one też potrafią nas zmobilizować, ale też te trudniejsze emocje mogą ruszyć projekt i proces do przodu. Dlatego warto się im przyglądać. I teraz co odczuwamy? Co możemy odczuwać w procesie podczas pracy metodą projektu.
No na pewno lubimy takie emocje jak spokój, radość, entuzjazm, optymizm, ekscytacja. I myślę, że tego doświadczamy, tylko kiedy tego doświadczamy? Oczywiście zachęcam do dzielenia się na czacie, kiedy te emocje występują u Was i w Waszych grupach, ale najczęściej takie przyjemne emocje występują na etapie działania, kiedy już się znamy, kiedy wiemy, jak razem działać, kiedy widzimy efekty swojej pracy, kiedy widzimy, że to, co robimy, ma sens. To znaczy wiemy, że stoi za tym jakaś realna potrzeba. A to nie jest zawsze oczywiste na samym początku. Więc o, kiedy rozumieją temat lekcji, tak, to bardzo ważne. Kiedy wiemy, po co tu jesteśmy. Wtedy jesteśmy spokojni, wiemy, że ten czas nie jest marnowany, że to się do czegoś przyda i tak dalej. Ale też kiedy czujemy, że lubimy być razem. To znaczy, kiedy ta atmosfera spotkania jest życzliwa i nawet jak coś nam się nie udaje, czyli nawet jak mamy jakiś kryzys, ale czujemy się razem bezpiecznie, te emocje się będą przebijać, będą się pojawiać. No i kiedy znamy swój potencjał, grupa niejedno przeszła, możemy sobie w jakiś sposób zaufać i też my sobie indywidualnie, ale też my zespołowo, wtedy też te emocje przyjemne są dużo częstsze. O, kiedy grupa przychodzi na warsztat wcześniej, pani Agnieszka pisze niż ja i czeka niecierpliwie pod drzwiami, wtedy rozumiem, że to po ja stronie prowadzącej. To ja Agnieszką. Okej. Okej, no tak, nie zauważyłam, sorry, Aga, nazwiska. Tak, więc różne tutaj zachowania mogą te emocje wyzwalać. Przepraszam bardzo, bo coś mi tutaj w prezentacji uciekło, ale już się odnajduję. Ale pojawiają się też takie emocje i ich może być równie dużo, jak niepewność, lęk, zakłopotanie i zdenerwowanie. One są zazwyczaj w takiej początkowej fazie projektu, kiedy... Przepraszam bardzo, znowu coś mi tu uciekło i nie widzę czatu. Kiedy zaczynamy ze sobą pracować, kiedy się jeszcze dobrze nie znamy, kiedy może nie mamy w pełni zaufania do tego, że będziemy pracować jakąś nową metodą, nie wiem, czy metodą warsztatową, czy jakimś nowym narzędziem i się po prostu boimy. A później już przechodzimy do tej fazy separacji, kiedy zaczyna się też, zaczynają się różne napięcia i ten lęk gdzieś zaczyna przodować. I teraz chciałam się zastanowić z Wami i super, jak będziecie dzielić się swoimi doświadczeniami, co może pomóc. Co może pomóc, kiedy właśnie czujemy, że w grupie jest więcej niepewności niż spokoju, więcej lęku i więcej jakichś takich złości, takich trudniejszych emocji. Ja tutaj mam kilka takich przykładów, które gdzieś tam mi się sprawdzają w pracy z grupą. To na pewno obserwacja tej grupy, zwłaszcza na początku, bo jak wiecie, prowadzicie jakiś projekt, macie grupę w jakimś procesie, ale często członkowie tej grupy też są w innych procesach, są w innych grupach, mogą coś przynieść do waszej grupy, czy jakiś konflikt, czy jakieś zniechęcenie, czy wręcz przeciwnie, właśnie mogą przynieść dużo doświadczenia i dużo adrenaliny. I fajnie to trochę sobie rozpoznać na początku, bo jeżeli jest dużo napięcia, to też dobrze dotrzeć, czy za pomocą tych środków komunikacji, o których mówiła Agnieszka, parafrazy, otwartej rozmowy, czy też po prostu języka obserwacji, kiedy staracie się opisać grupie, co widzicie i dociec, co za tym stoi, żeby przejść dalej. Jeżeli się pojawiają te trudniejsze emocje, ta niepewność, ten lęk, to warto też podkreślać to, co wspólne, to, co łączy. Czyli tutaj jest masa różnych przykładów ćwiczeń czy rytuałów takich, które
właśnie mogą łączyć poszczególne osoby w grupy, żeby się trochę o sobie więcej dowiedzieć, albo praca na forum, gdzie staramy się znaleźć jak najwięcej rzeczy, które nas łączą, po to, żeby mieć jakiś punkt wyjścia i różne rzeczy oswoić. No i oczywiście to, co jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o komunikację, jeżeli chodzi o motywację, jeżeli chodzi o emocje, to określenie, a właściwie wspólne wypracowanie zasad naszej współpracy i wracanie też do nich w czasie, kiedy coś niepokojącego się dzieje, tak? Czyli ustalenie, jak często się spotykamy, na jak długo, w jakim miejscu, ale też jaka jest nasza rola w tym procesie. To ćwiczenie, które ja lubię też robić z grupą, to takie trochę 10 pytań do osoby, która prowadzi zajęcia, żeby też pokazać, jaka jest nasza rola. Agnieszka, wiesz co, nie widzę czatu. Pani Agnieszka. A, już widzę, już widzę. Okej, dobrze. Okej, tutaj widzę, że też się pojawiają takie propozycje aktywności, czyli rozgrzewka, czasami właśnie jakiś pląs śródlekcyjny, czy jakiś rytuał, który oswaja, przełamuje, wprowadza jakąś dozę humoru, żeby nie było też tak na poważnie. No i przejdziemy teraz do momentu, kiedy emocje są bardzo intensywne i to jest ta faza konfliktu, która w każdym, jak wiecie, procesie występuje, ale właśnie występuje po to, żeby zbudować tą grupę, wzmocnić ją i daje więcej niż zabiera. No ale wtedy pojawiają się te emocje dość silne, bo jest i niezadowolenie, i rozczarowanie, i gniew. Gdzieś tam przebija się frustracja, ktoś może się czuć odrzucony, ktoś osamotniony i wiele innych, tak? Niepokój, złośliwość. W końcu może być obojętność, ja już mam dość. I to z każdej perspektywy, z perspektywy prowadzącego, który ma taką grupę w konflikcie, który różnie się może objawiać, bo przecież on się może się objawiać tym, że właśnie grupa się notorycznie spóźnia, albo neguje każdy pomysł, albo po prostu jest w jakiejś formie oporu, czy właśnie się tworzą różne podgrupki. To wszystko nam mówi o tych emocjach, które gdzieś tam buzują. I co wtedy możemy zrobić? Tutaj się pojawia ważne pytanie, jak otworzyć uczniów. Notorycznie odpowiadają na pytanie tak, nie lub milczą. No to już pierwsza rzecz, jaka mi przychodzi, to spróbować zadać pytanie otwarte, żeby nie było odpowiedzi tak, nie. Na nie. Nie wiem, Aga, czy się ze mną zgodzisz, ale... Tak, bo ja też tutaj chciałabym nawiązać, bo tu się dużo przeróżnych wątków pojawiło. Pani Wiktoria pyta, co zrobić, żeby... W sumie trochę podobne pytanie, co zrobić, żeby młodsze dzieci dzieliły się przeżyciami, żeby się nad tym zastanawiały. No jakby pierwsze, co mi przyszło też do głowy, to jest to, żeby na przykład poza pytaniami otwartymi być może włączyć pracę z obrazem. Ja na przykład uwielbiam karty Dixit, bo one pozwalają się troszeczkę ukryć za tymi kartami, ale też wyzwalają inne emocje, pozwalają je może nie nazywać, ale opowiadać o tym, co się czuje. Tak, też takim fajnym otwierającym ćwiczeniem może być zaproponowanie, żeby uczniowie przynieśli z domu coś, co jest dla nich ważne, co w jakiś sposób coś o nich powie. To może być jakaś zabawka, to może być jakiś przedmiot, który jest im bliski, ale właśnie który nie wprost opowie o nich i w związku z tym ich otworzy, bo to jest bardzo ważne, żeby właśnie na początku trochę przełamać tą atmosferę i takiego lęku przed tym, że robicie coś nowego, bo pracujecie może bardziej niestandardowo niż na lekcjach, właśnie przy jakimś projekcie,
i poświęcić jakiś czas na to, żeby ich integrować, oswoić i tutaj właśnie takie aktywności z obrazem i właśnie czy z metaforą mogą się sprawdzić. Wracając do tych trudniejszych emocji, jeszcze tylko tutaj chciałabym pokazać Wam kilka sposobów na to, co może pomóc. Jak dużo się dzieje w grupie i buzuje i jest widoczne napięcie, to czasami warto na chwilę zawiesić cel. To znaczy warto na chwilę skupić się nie na tym, że realizujemy, tylko okej, no to się zatrzymujemy tu i teraz, pobądźmy ze sobą, wyjdźmy gdzieś razem, zróbmy coś wspólnie, coś namalujmy, stwórzmy plakat, nazwijmy naszą grupę, wróćmy do tego początku, żeby to napięcie minęło i żeby można było dalej wrócić do celu. Dobrze też robi unikanie myśli zapalników, no to tak jak w życiu, jak posługujemy się takimi szablonami, które oczywiście same się narzucają, oni zawsze, nikomu się nie chce, wszystko muszę sama, nie uda się, to zawsze powoduje, że my też się frustrujemy, my też się złościmy, a bardzo często te emocje, które pojawiają się w grupie, nie są przeciwko nam. One po prostu są wynikiem jakiejś potrzeby, która nie została zrealizowana w taki czy inny sposób i po prostu buzują w kimś, ale nie bierzmy ich personalnie do siebie. Oczywiście zawsze warto myśleć o tych potrzebach. My w publikacji też proponujemy kilka ćwiczeń, jak takie potrzeby rozpoznawać, jak je nazywać. Jest bardzo dużo, też możecie znaleźć w internecie, na przykład na stronach, które zajmują się porozumieniem bez przemocy, są takie listy opracowane potrzeb. I wtedy też nazwanie jakiejś potrzeby, zdanie sobie sprawy, że jest potrzeba właśnie, nie wiem, odpoczynku i tutaj może ona może się wysunąć na pierwszy plan i teraz jak możemy ją zaspokoić, że może właśnie chwilę oddechu, że może zrobimy troszkę wolniej jakieś rzeczy, żeby później móc przyspieszyć, może nam te emocje troszkę wyciszyć. Oczywiście jak dużo buzuje w grupie, też warto zadbać o siebie, wziąć oddech, właśnie nie brać wszystkiego osobiście, zwolnić na chwilę, może tak mniej ambitnie podejść do tego, że chce się tak dużo zrobić, a właśnie zaopiekować się sobą. No i to co było w pierwszej części naszego spotkania, komunikacja otwarta, język obserwacji, czyli staramy się być kamerą, która obserwuje, a nie ocenia daną sytuację, tak? Jeżeli widzimy, czy jakieś napięcie między członkami grupy, to staramy się też uczyć ich tego języka obserwacji, żeby opisali, co się wydarzyło, a nie od razu to zinterpretowali po swojemu. Mhm. Jeszcze tutaj pani Agnieszka i pani Jolanta piszą właśnie o tym, że jest teraz bardzo trudno w tym nauczaniu online, że uczniowie nie odpalają na przykład kamerek. I przyznam Państwu, że ja dużo o tym myślałam i też prowadząc warsztaty z dziećmi, z młodzieżą, też gdzieś tam mnie to uwierało, ale też później myśląc sobie o tym, podeszłam do tego tak, że jednak być może oni się wstydzą tego, co nie wiem, co może mają w domu, że boją się tego, że ktoś zrobi zdjęcie, że zrobi jakieś memy, że to zostanie wykorzystane. I też myślę, że tutaj trzeba podejść do nich z dużą wyrozumiałością tego, że oni tych kamer nie chcą włączać. Oczywiście jakby rozumiem, że to jest trudne. Ja zachęcam do tego, żeby na przykład uczniowie, uczennice ustawiali sobie zdjęcie profilowe, żeby ustawili sobie jakiś obrazek, bo to pomaga niż widzenie tych czarnych okienek.
No ja też jakby zachęcam Państwa, żeby tutaj się podzielili pomysłami na to, w jaki sposób aktywizują, w jaki sposób rozmawiają z uczniami. No ja jestem ogromną fanką tego Nearpoda, zachęcam Państwa, bo tam też można rzeczywiście dużo rzeczy z uczniami, uczennicami zrobić, takich, które ich aktywizują, które pozwalają, jakby wymagają od nich jakiejś pracy, zaangażowania się. Ale też jestem jakby ciekawa, co Państwo w ogóle robią, żeby jakoś ich angażować. Tak, ja tutaj też widzę opinię, że nie widząc siebie, nie odzywając się do siebie, słabo się można zintegrować. Zgadzam się, jak najbardziej, to jest, no, ten czas jest też dużym wyzwaniem dla wszystkich. To, co gdzieś mi się sprawdziło, jak prowadziłam projekt online, to jest to, żeby co jakiś czas po prostu stwarzać takie sposobności, żeby się zobaczyć z ustawionym tłem. Jeżeli pracujecie na Teamsach, łatwo przygotować tło, może być jakaś osoba czy osoby chętne, odpowiedzialne za to, żeby to tło sobie zmieniać. Też robiliśmy sobie jakieś wspólne grupowe zdjęcia na jednym tle, na przykład, nie wiem, jesteśmy fajni albo dziękujemy, że jesteśmy razem albo coś takiego. Ale też można wprowadzić takie drobne rytuały, które nie zajmą dużo czasu, tak jak karty metafory czy praca z jakimiś przedmiotami na lekcji jest oczywista, bo siedzimy wszyscy w kółku czy w ławkach, to możemy też takie karty i obrazy przygotować i też jest dużo dostępnych wzorów w internecie. No nie wiem, to są kotki z różnymi minami, które pokazują różne emocje, czy jakieś zwierzaki, czy inne rzeczy, po to, żeby zwłaszcza wśród młodszych uczniów no trochę rozpoznawać, z czym zaczynają, z czym przychodzą, z czym kończą spotkanie, bo to trochę jest taki barometr uczuć i emocji, które gdzieś tam przełamuje no te technikalia, które są trudne. To ja tak, przepraszam Greta, bo jak mam wiedzę i motywację, więc... To tylko tak. Tak, dobrze. To ja tylko, jak Greta powiedziała o tej pracy z karatami, to ja ostatnio, jak pracowałam z grupą, to po prostu przygotowałam takie karty, wykorzystując jedno z narzędzi. I tutaj właśnie po prostu osoby, które brały udział, wybierały kartę, tutaj akurat opowiadały o swoich oczekiwaniach, ale to jest właśnie no sposób na to, co Greta przed chwilą zaproponowała, co powiedziała. No są jeszcze, to pewnie znacie, ale ja też lubię takie energizery, które też trochę mówią o emocjach, jak się spotykamy na jakichś zajęciach, czy projektowych, czy lekcyjnych, ale chcemy właśnie troszkę tą grupę rozruszać, bo tylko mówi tak i nie i nic poza tym. To na przykład poproszenie, żeby przynieśli przed komputer coś w kolorze ich nastroju. Jakąś rzecz, która ma kolor tego, jak się teraz czują. No i później fajnie, jak, nie wiem, dwie, trzy osoby się pokażą z daną rzeczą albo napiszą, co to jest i czy ktoś miał podobnie, czy dominującym kolorem w tej przestrzeni jest czarny, czy może pomarańczowy i trochę, żeby o tym pogadać. Więc też wykorzystanie takiej małej aktywności ruchowej, że wszyscy jesteśmy gdzieś tam w domach i możemy tutaj operować rzeczami, które mamy w pobliżu, też może pomóc rozpoznawać emocje, no, które teraz też są bardzo ważne, bo też jesteśmy w różnych zamknięciach i w stresie. Dobra. Wycofanie, smutek to takie emocje, które nam towarzyszą też na różnych etapach, ale bardzo często na końcu, jak już jesteśmy i zmęczeni, i trochę wiemy, że
okej, było nam może fajnie w projekcie, wszystko dobrze, ale za chwilę to się będzie kończyć i co teraz? Mamy różne wrażliwości, różnie reagujemy na takie rzeczy. No i to oczywiście zależy od nasilenia. Przy wszystkich emocjach, zwłaszcza tych trudniejszych, warto wracać do zasad współpracy, do kontraktu. Warto zadbać o spójność grupy, o budowanie relacji, czyli właśnie też o to, żeby się grupy mieszały, to znaczy, żeby nie było tak, że zawsze jedna osoba pracuje z drugą, ale żeby można było, żeby stwarzać warunki takie, żeby te relacje mogły się nawiązać i różne osoby mogły coś razem spróbować zrobić. No to, co jest bardzo ważne, to świętowanie sukcesów i różnych. Nie tylko tych spektakularnych, że się projekt zakończył, ale tych, że dobrnęliśmy prawie do zakończenia semestru albo do piątku wspólnie. Tak to jakby w różnej skali takie sukcesy warto świętować. To jak będziecie świętować sukcesy, też może być wspólnie wypracowane. To nie musi być narzucone i wymyślone przez was. Ale mogłyby paść jakieś propozycje, no nie wiem, jak świętować sukces zakończenia projektu, albo przebrnięcia przez pierwszą część projektu, przez jakąś diagnozę, czy wymyślenia pomysłu, jak jesteście online. Jakby fajnie, jeżeli te pomysły też mogą wyjść od uczestników grupy, bo wtedy czują, że są słuchani, że to, co mówią, ma sens. I też dobrze siebie nagradzać i też samemu świętować sukcesy. No oczywiście docenianie, zwłaszcza jeżeli, nie wiem, widzicie, że jest trochę smutku, że jest trochę niepewności, to docenianie nie tylko rezultatów, ale też docenianie wysiłku, zaangażowania, chęci, czyli łapanie też takich drobnych rzeczy, to będzie bardzo wpływało na motywację. Jak zdążę, to też postaram się o tym chwilę powiedzieć. Dobrze, jeżeli w publikacji, która będzie wydana za jakiś czas, też będą ćwiczenia na to, jak można doceniać, jak stwarzać, jak tworzyć takie aktywności, kiedy dzieci mogą wzajemnie sobie, nie wiem, coś dobrego powiedzieć, wskazać, czego się od siebie nawzajem nauczyli, co sobie dali w tym procesie. No i to, co dobrze robi na różne smutki, to domknięcie procesu, podsumowanie, czyli nie wiem, pokazanie różnych zdjęć, co się działo, jak się zmienialiście my w tym całym procesie, jak się zmieniała nasza praca, z czym zaczynaliśmy, żeby też co jakiś czas wracać, nazywać rzeczy, których się wszyscy uczyli i pokazywać, jakie to ma znaczenie też w przyszłości, bo to też w takich chwilach, kiedy czujemy, że te emocje opadają, przypominanie sobie, dlaczego jesteśmy tutaj i czego się uczymy i co to nam da w przyszłości, może być bardzo, bardzo pomocne. Dobra, okej. Tak, przypomniały mi się czasy, kiedy jeszcze można było jeździć na wycieczki. Mam nadzieję, że te czasy wrócą i naprawdę też bardzo to czuję. Słuchajcie, czy mogę przejść do motywacji, bo tak na jednym wydechu mówię, więc może coś jest jeszcze niejasnego albo coś tutaj w tym krótkim czasie o emocjach jeszcze warto poruszyć. Tak, jeszcze jakby jeżeli chodzi o świętowanie, to możecie wykorzystywać różne kanały, tak, jeżeli nie wiem, macie grupę na jakimś portalu społecznościowym, albo jeżeli, no teraz to nie jest możliwe, ale jeśli będzie spotykanie się we wspólnej przestrzeni, to też zaznaczenie w tej przestrzeni, że dzisiaj jest ten wyjątkowy dzień, że właśnie coś zakończyliśmy, albo coś udało nam się osiągnąć, nawet małego, albo mówienie właśnie, z czego jesteśmy zadowoleni, podkreślanie i wracanie do tego, że jesteśmy tutaj, bo to coś jest po coś, tak? To też jest istotne. Dobrze, słuchajcie, to wezmę tylko łyka i przejdę do motywacji. Okej, dobra. Widzę już czat, więc jak się jakiekolwiek będą pojawiać pytania, to też będę starała się
nawiązywać. No teraz wspominamy wycieczki. To dobrze, to też warto pamiętać o tych wszystkich miłych rzeczach, które były. I to dobra motywacja. Dobra motywacja i tak. Jaką motywacją jest w procesie? Ona się bardzo przeplata z emocjami i jest bardzo różna. To znaczy tutaj jest taki wykres, który pokazuje cykle trwania projektu, że możemy wejść z entuzjazmem, możemy trochę sceptycznie wejść w projekt, no i później jest początkowy taki flow do góry, a później spadamy w dół, ale się mocno odbijamy. I tak mniej więcej też wygląda proces i motywacja jest jedna motywacja grupy, ale są jeszcze motywacje nasze, indywidualne, każdego z członków grupy, dlaczego jesteśmy w tym procesie, co nam ten projekt daje i z czym zaczynamy. I warto sobie też zadać takie pytanie, właśnie co mnie motywuje, żeby trochę rozpoznać swój język motywacji. Jeżeli mamy czas, to też poświęcić chwilę, żeby rozpoznać trochę język motywacji uczniów, ale to za chwilę do tego wrócimy. Tutaj chciałam takie główne założenia przedstawić, to znaczy, że w procesie grupowym spotyka się kilka motywacji, tak? I czasami jesteśmy w czymś, bo lubimy działać, czasami bo cel jest nam bliski, czasami bo chcemy po prostu być w grupie, mamy potrzeby przynależności czy samorozwoju i to jest ok. Każda motywacja, dlaczego tu jesteśmy, jest w porządku i ona się może zmieniać. Znaczy możemy zaczynać z tym, że chcemy być częścią grupy, a później okazuje się, że sposoby działania są na tyle ciekawe, że w tej grupie zostaje. Jest z nami motywacja od samego początku do samego końca i jest motywacja z energią do działania i do skończenia tego działania, więc jest dość istotna. No i to, o czym też musimy pamiętać, o czym mówiłam, że grupa, z którą pracujemy, jest równolegle w różnych procesach, więc na pewne rzeczy nie mamy wpływu, jeżeli chodzi o motywację, dlatego postaram się tutaj Wam o kilku rzeczach powiedzieć, które pomogą nam tą grupę jakby budować trochę na nowo, trochę umacniać, żeby grupa czuła się na tyle tożsama, że chcemy być tu razem i coś robić, bo to bardzo nam tą motywację poprawia. Dobra, słuchajcie, Aga, jak myślisz, zdążę zrobić menti? Zdążę? Zdążysz. Czy zrobić na czas? Zdążę. Dobrze, to zdążysz. Chciałam Was teraz zaprosić na grupę, na stronę menti.com, www.menti.com. To świetnie działa na komórce, więc jeżeli macie komórki przed sobą, to też jest ta chwila, kiedy możecie z nich skorzystać. I jak wejdziecie na menti.com, to wpisujemy kod 980821 i tam się pojawia pytanie, co może motywować w procesie Was i grupę. I wszelkie odpowiedzi są poprawne, potraktujmy to jako burzę mózgu, burzę pomysłów, żeby zobaczyć, jakie mamy perspektywy. Więc można wpisywać, jeżeli ktoś ma jakiś problem techniczny, to dajcie znać, a ja postaram się udostępnić ekran. Aga, potwierdź proszę, czy widać odpowiedzi. Już, przepraszam, tak. Dobrze, to poświęćmy minutkę, żeby jeszcze pomyśleć, co się może pojawić, co może nas zmotywować, właśnie kiedy zaczynamy jakiś projekt, albo kiedy już kolejny miesiąc nad nim pracujemy. Co może motywować właśnie dzieci, starsze, młodsze, co może motywować Was. Odpowiedzi są anonimowe, więc możecie śmiało pisać różne rzeczy.
Okay. Jeszcze podaję odpowiedzi, więc chwilkę poczekamy. Dobra. Okej, okay, dobrze. I to są bardzo, już widzę, że ważne rzeczy, które gdzieś tam później będę chciała chociaż trochę zahaczyć czy rozwinąć na prezentacji, więc to, co się najczęściej pojawiało, to cel. Docenianie, ważny cel, tak. Ważny cel, zgadzam się i to też gdzieś mam na jednym z pierwszych slajdów w tej części o motywacjach, czyli sensowność działań, na jakie potrzeby odpowiada projekt, tak? Jakby zrozumienie tego przez wszystkie osoby, które w tym projekcie uczestniczą, no daje nam silną motywację do działania. To znaczy chcemy brać udział w czymś, co jest sensowne i to bez względu na to, czy chodzi o projekt edukacyjny, czy chodzi o projekt biznesowy, to zawsze jest ważne. Atmosfera, tak, tak jak już w emocjach mogliśmy zauważyć, ta atmosfera życzliwości, otwartości, czy właśnie tej przy komunikacji, słuchania siebie nawzajem jest bardzo ważne, żeby chcieć być w grupie. Uśmiech, dobra energia, perspektywa sukcesu, tak, czyli to się bardzo wiąże z celem, bo o tym powiem, jaki ten cel powinien być, żeby ta perspektywa sukcesu była możliwa, nauczenie się czegoś, rozwój zawodowy, nagroda, konkretny cel, znowu uśmiech, ludzie, czyli ta atmosfera, inni ludzie, czyli grupa, tak? Nie działamy sami, widoczne efekty działania, zaangażowanie innych, super. Bardzo fajnie, dziękuję Wam za podzielenie się i rzeczywiście to jest większość odpowiedzi, które gdzieś tam za chwilę padną. To co chciałam Wam jeszcze Wam przekazać, to co jeszcze, albo co jeszcze bardziej z tych rzeczy, które wymieniliście, może pomóc nam w budowaniu motywacji, żeby budować ją skutecznie. Oczywiście wiemy, że mogą nas motywować nagrody, albo motywuje czasami chęć uniknięcia kary. I to są, tak jak wiemy, motywacja zewnętrzna, która jakby myślę, że może przynosić efekty, ale wiemy i też badania to potwierdzają, że są efekty raczej takie na krótką metę i to, na czym staramy się skupić i bazować i rozwijać, to tworzenie tej motywacji, wspieranie tej motywacji wewnętrznej, czyli tak zaciekawianie działaniem, żeby chcieć brać udział w danym wydarzeniu, w danym projekcie, żeby to nie było narzucone. I teraz tak, z takich rzeczy, które u Was były na pierwszym miejscu i u mnie też jest to na pierwszym miejscu przy każdym działaniu, to jest ten wspólny, widoczny cel. I tak, i znamy te wszystkie cele SMART, tak, że on powinien być i widzialny, i mierzalny, i tak dalej. Konkretny, możliwy do zmierzenia, atrakcyjny, realistyczny, określony w czasie. Ale warto, żeby wypracować ten cel wspólnie, to znaczy zastanowić się nad potrzebami, jakie za nim stoją, po co to robimy, czy wszyscy mamy zgodę na to, że ten cel tak nazywamy i zamykamy w jakieś ramy czasowe. No i oczywiście bardzo dobrze jest w projekcie sobie uświadomić taki indywidualny cel, który nie musi być tożsamy z celem grupowym, z celem zespołowym. Bo czasami właśnie mamy motywację taką bardzo osobistą, chcę się nauczyć nowego, nie wiem, nowego narzędzia tworzenia filmów i wchodzę w ten projekt tylko dlatego, że mi to umożliwi, to też jest okej, bo sobie mogę wtedy ten cel weryfikować, on mnie motywuje, a może się przekonam też do innych rzeczy. Hmm.
Proszę bardzo, o dobra. Zgrany zespół, też pojawiło się to u Was na tablicy. I tutaj są różne rzeczy, tak? To się pojawiło przy emocjach bardzo wyraźnie, że potrzebujemy tworzyć, jakby widzimy potrzebę tworzenia grupy, tworzenia zespołu, wszelkie ćwiczenia team buildingowe, które można zrobić i warto je zrobić, warto poświęcić czas, zwłaszcza na początku, ale też wracać do nich, czyli nie wiem, tworzenie mostów, budowanie różnych konstrukcji wspólnie, tworzenie wspólnie plakatów i równie dobrze takie ćwiczenia team buildingowe mogą się sprawdzić w świecie online, nie rezygnowanie z takiego tworzenia i zespołowości. No, Ten filar motywacyjny, jakim jest grany zespół, jest bardzo rozbudowany właśnie w biznesie, we wszystkich takich korporacjach i cieszę się, że też widzimy tą potrzebę i w świecie edukacji to też jest coraz ważniejsze. Tworzenie wspólnej przestrzeni. Jeżeli mamy możliwość, będziemy mieć możliwość, żeby się spotykać w realnej rzeczywistości, to dobrze zadbać o tą wspólną przestrzeń, to znaczy zaadoptować jakiś kącik, gdzie nie wiem, jest oznaczone, że to jest grupa taka i taka, spotyka się, kto wchodzi w skład tej grupy, czyli nadanie też jakiejś takiej, stworzenie takiej przynależności do grupy projektowej. Czasami pewne zespoły robią swoje odznaki, albo na przykład mają jakiś specjalny rytuał powitania, rozmowy, co któreś spotkanie i część tych rzeczy równie dobrze można przenieść do online'u. Podział zadań. U Was się pojawiło to w wypowiedzi, tak, takie sensowne działanie. Lubimy robić rzeczy, które sprawiają nam przyjemność, ale w których też czujemy się kompetentni, to znaczy, które bazują na naszych zainteresowaniach, naszych talentach, możliwościach, a żeby to robić, musimy je sami rozpoznać. I tutaj to lider, który jest taki właśnie wrażliwy na proces, poświęca czas, żeby rozpoznać właśnie zainteresowania uczniów, żeby chwilę się na tym pochylić przed tym, jak dojdzie do podziału zadań. Znaczy, to też będzie nas motywować, zadania mogą być rotacyjne, ale ważne, żebyśmy mieli jakąś, jako członkowie grupy, żebyśmy mogli sobie też te zadania wybrać, żebyśmy się mogli w nich odnaleźć. No i jasna komunikacja, czyli wiem, co mam robić, tak? A jak nie wiem, to kogo zapytać, żeby nie było tutaj jakiejś niejasności. Plan działania, harmonogram, to myślę, że dla każdego w jakimś stopniu jest motywujące, to znaczy wiem, co za mną, wiem, co przede mną, ta metoda małych kroków, powoli zaznaczam sobie, tak, to jest zrobione i tak samo w takiej pracy projektowej, w procesie, warto zrobić harmonogram grupowy, który nie wiem, jest duży, jest wspólny dla wszystkich, jest dla wszystkich jasny, ale też zachęcić do zrobienia takiego harmonogramu indywidualnego. Co ja mam do zrobienia, nie wiem, kto jest mi potrzebny, jakich zasobów potrzebuję, żeby móc sprawdzać, w którym momencie jestem, co się udało, a co się jeszcze nie udało, czyli też takie komunikowanie, nie, że mi się nie udało, tylko na przykład jeszcze mi się nie udało i czego potrzebuję, żeby tą rzecz zrobić. Docenianie, pozytywne wzmocnienie. Myślę, że też doskonale wiemy, że to jest taki element bardzo motywacyjny. Doceniamy zaangażowanie, tak jak już wspominałam, wysiłek, a niekoniecznie tylko i wyłącznie rezultat, bo tak jak rozmawialiśmy o celu, czasami on może się zmienić w trakcie realizacji projektu i czasami rezultat nie zostanie osiągnięty i też dobrze, jeżeli nie zostajemy z takim poczuciem porażki, bo to nie jest tak, że jeżeli nie wiem, nie doprowadziliśmy jakiegoś, nie osiągnęliśmy jakiegoś celu, nie osiągnęliśmy jakichś rezultatów, to źle działaliśmy jako grupa. Nie, no czasami są rzeczy, które są od nas niezależne, no, czasami się zmieniają
Równe wytyczne, no, spada na nas pandemia i mamy inny rodzaj spotkań i też warto mieć taką otwartość i jak coś się zmienia, to też to weryfikować i weryfikować to wspólnie, bo wtedy jakby jesteśmy wszyscy zaangażowani w proces. Zauważanie starań, zauważanie chęci, czyli taka uważność na wysiłki jakby różnych osób. Wiem, że to jest bardzo trudne, ale jakby dostrzeganie, że niektóre rzeczy przychodzą innym trudniej i czasami te osoby są właśnie gdzieś tam drugie czy trzecie, ale i tak wykonują jakiś wysiłek, żeby się przebić czy podjąć jakieś działanie i dobrze to zauważać. Mówiliśmy o świętowaniu. Warto zachęcać grupę do dzielenia się swoimi drobnymi sukcesami. Pokazywanie właśnie, to może być w odwołaniu do harmonogramu, co nam się udało, co nam się jeszcze nie udało. Czasami popularne swego czasu były takie festiwale porażek, co nam się nie udało, dlaczego, żebyśmy o tym rozmawiali, bo to wtedy też nie będzie zamykać nas w sobie, tylko będzie nas otwierać i motywować do tego, żeby się różnymi rzeczami dzielić. Okej. Atmosfera spotkań, to się bardzo wiąże z tym, że budujemy grupę, budujemy zespół. Bazowanie na swoich supermocach, też publikacji, będą takie propozycje ćwiczeń na rozpoznawanie swoich supermocy. Czasami może być to właśnie przeniesienie, tak jak mówiłam, przeniesienie z domu jakiegoś, czy jakiejś pamiątki, czy jakiejś rzeczy, która mówi coś o nas i zrobienie takiego właśnie ćwiczenia, gdzie możemy trochę zaprezentować się, ale w taki sposób właśnie bardzo nieformalny. Dobrze jest tworzyć też taką przestrzeń do rozmawiania o tym, co lubimy robić, jakie mamy zainteresowania, co robimy po szkole. To może być właśnie wirtualne oprowadzanie po miejscach, które są nam bliskie, czy były bliskie w czasie, kiedy mogliśmy wychodzić i się spotykać. No i tworzenie takiej bezpiecznej atmosfery, gdzie można się jasno i otwarcie wypowiadać na temat tego, co pasuje w tym projekcie, co nie pasuje, może być to jakaś skrzynka kontaktowa, może to być miejsce, gdzie można wrzucić po prostu informację o tym, że coś byśmy chcieli zmienić, albo coś nas uwiera i czy możemy na przykład zmienić jakąś zasadę w kontrakcie, czy w zasadach współpracy. Dobrze, doszłam do końca, tak przepraszam, nie chciałam tutaj się rozgadywać, więc pilnowałam czasu, ale oczywiście możemy wrócić do jakiegoś wątku, czy z emocji, czy z komunikacji, czy z motywacji, który gdzieś niewystarczająco był poruszony. Idziemy na spacer, to się domaga. Oczywiście to jest to dbanie o siebie, które jest ważne w każdym procesie. Ja tam jeszcze Państwu w międzyczasie wrzuciłam dwa programy, które polecam do tworzenia harmonogramów. Ten jeden to Habitica, który właśnie pozwala na grywalizowanie przebiegu projektu. No i myślę, żeby dać tym zwierzętom, psom, sobie czas na to, żeby wyjść, to tylko jeszcze przypominam Ania się włączy, przypomni o tym, jak pobrać zaświadczenia. To ja jeszcze mogę dwa słowa, tak jeszcze tylko kończąc, to chciałam jakoś to zazębić, żeby też Państwo byli spokojni, bo tak jak mówiłyśmy na początku z Agnieszką, to jest krótka zajawka tego, jak ważne są emocje, jak różna jest motywacja i w procesie, jak warto o nią zadbać i jak to wszystko jest powiązane z komunikacją. I traktujemy tylko trzy takie filary, fundamenty procesu grupowego, ale myślę, że tutaj i Państwa doświadczenie i intuicja, jak prowadzić grupę, na pewno doprowadzą do tego, że wszystkie projekty, jakie się będziecie podejmować, będą udane i satysfakcjonujące. A więcej będzie w publikacji. Tak, dokładnie tak. Aniu, czy chcesz coś dodać?
Nie słychać cię, Ania. Nie. Ania pewnie chce coś powiedzieć. O, włącza się i wyłącza. Wczoraj ja miałam problem z dźwiękiem. Cieszę się, że to nie niestety, tylko mnie. Nadal się nie słychać. Pani Jola pyta, kiedy będzie dostępna publikacja. Jak ją znaleźć? Publikacja jest w toku, jest w redakcji. Nie wiem, Greta, czy ty znasz jakiś dokładniejszy termin? Ja się boję mówić, nie wiem, bo nie redaguję tej publikacji, natomiast ona już jest napisana, jest podana i myślę, że pewnie na wiosnę będzie, na pewno będzie dostępna na stronie CEO i chyba, że Ania powie, czy będzie jakoś rozsyłana, czy no myślę, że trzeba będzie śledzić stronę, czy profil społecznościowy programu. Ani tak. Chyba się nie uda. Myślę, że Ania chciała powiedzieć, jak pobrać zaświadczenia, więc ja odsyłam tak. Do tego slajdu tych z Państwa, którzy jeszcze nie pobierali zaświadczeń, żeby tutaj sobie przeczytać, jak to zrobić. Ania wspomina, że notatka wizualna z tego webinaru będzie rozesłana mailem. Okay. Ja wkleiłam, ale trochę mi nie wyszło, ale... Kiedy będzie kolejne szkolenie? Kiedy będzie kolejne szkolenie, Agnieszka? Wiem, że ty masz jakiś czwartek. My nic nie wiemy, ale ja na pewno w czwartek Państwa zapraszam na szkolenie o nauczaniu hybrydowym, o tym, jak jakby realizować projekty stacjonarnie, online i bardzo serdecznie zapraszam, ponieważ będą ze mną dwie wspaniałe nauczycielki, które właśnie o tym, jak realizowały projekty online przez ostatnie miesiące opowiedzą, więc będą ze mną specjalistki, które będą się z Państwem mogły podzielić swoimi doświadczeniami. To może też będzie odpowiedź na niektóre tutaj wątpliwości, czy takie trudności, które padły na czacie, jak tworzyć zespół, czy jak tworzyć atmosferę, która jest taka ważna przy emocjach i przy motywacji, przy komunikacji, kiedy właśnie się nie widzimy, a spotykamy się tylko w online, które gdzieś tam rozprasza nas i tak dalej, i tak dalej. Więc chyba sama dołączę. Zapraszam. Ania, nie słychacie. To myślę, że jeżeli ktoś będzie miał problem, to zapraszam do kontaktu z Anią, ale też pewnie mailowo tak. Państwo dostają tutaj, taką informację. Pani Magda pyta, jeśli nie można się zalogować, aby pobrać zaświadczenie. Tak, to prosimy o maila do Ani. Ania jest specjalistką, zawsze w tym pomaga. Dobrze, to nie przedłużając. Bardzo. Miłego Dziękujemy wieczoru. Państwu bardzo, miłego no, wieczoru życzymy. Były jakieś pytania już bezpośrednio do takich części, o których my mówiłyśmy, to też można do nas pisać. Dobrze, to dziękujemy. Aniu, czy ty nas jakoś wyłączasz?